Krzyżaku, proszę podejść, zostajesz skarcony. Dobrze, a tymczasem przygotowuje się Wojtek Skielc i Cortez. I został ukarany. Tak wygląda smutny. Tylko... Ja dodam, że to był smutny Krzyżak, ale loża dam jest krzyżacka, więc sprawiedliwość jest. I mamy pana Jarosława. Uwaga, i chciałem się zapytać, czy jest Michał Filipecki? Kontur? Nie ma. W związku z czym zwycięstwo w tej walce należy zapisać Mirkowi. Mirosław Markowski zwycięża, a w szanki wkracza pan Wojciech Skielc Herbu Odyniec! Brawa! Brawo! Razem ze swoim chorążym. Jego przeciwnikiem będzie Pan Cortez. Pan Cortez. Zgadza się. Również ze swoim pomocnikami. Pan Cortez nie ma chorążego, ale ma chorążankę? Chorążankę. Jędruś, nie twórz nowych słów, mój drogi, tylko przyznaj od razu, że wszyscy zazdroszczą Cortezowi takiego pięknego chorążego. Tak? Zdecydowanie. Zdecydowanie zazdroszczam. Uwaga, panowie gotowi? Sędziowie? Sędziowie gotowi. Czas. Walka! I ruszyli pan Wojciech Gula i pan Cortez. Miecze! Nie słowa! Oj! Dobrze, dalej, walka. Stop! Czas stop. Koniec czasu, panowie sędziowie. Jedenaście do 8 wygrywa pan Wojciech Skielc, Herbu Odyniec. Herbo Czarnouszek przeciwko Łukaszowi Zygmuntowi. A przygotowuje się Piotr z Nowego Sącza i Dawid Zombik. Aczkolwiek pana Andrzeja Kija również prosimy o pozostawanie w pobliżu. Bo będzie pan Andrzej odbierał zwycięstwo. Drodzy państwo, jako że przeciwnik Roberta nie jest w stanie walczyć, zwycięzcą staje pan Robert Skawar. Herbu Czarnouszek, brawo! Powinien się odbyć pojedynek Igora Zelera. Zademonstrować, że jest pan gotów, jest pan gotów. Tak więc zwycięstwo w tym pojedynku przyznajemy panu Andrzejowi. Szlachetny pan Andrzej Kij! Brawo dla niego! Brawo! Pan Andrzej pokłonił się pięknie. Jak państwo widzą, sypią się już kontuzje.
ćwierćfinału. Tak, oczywiście, przepraszam. A przede wszystkim do ćwierćfinału przygotować się muszą sędziowie, ponieważ musimy teraz podliczyć wyniki i ustalić pary ćwierćfinałowe. W szrankach już pan Piotr z Nowego Sącza. Brawo! Brawo dla niego! A zaraz w szranki wejdzie pan Dawid Zombie. Dobrze. Brawo, pan Dawid Zombik. Panowie gotowi, sędziowie gotowi, czas, uwaga. I poczynamy. Uwaga! Hej, stop, 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 co jest? Panowie, ja jeszcze nie wydałem komendy, aby już ruszyliście ku sobie, halo. Są tak chętni do walki po prostu. Jeszcze nie był puszczony czas, tak? Momencik. Uwaga, teraz. Walka! Wyger jedzie! Stop, stop! Stop, stop, stop. Brawo za piękną akcję. Mamy nadzieję, że panu Dawidowi nic się nie stało. No pan Dawid jest zmuszony poddać walkę. Także pan Piotr z Nowego Sącza jest zwycięzcą. Brawo, brawo, brawo dla pana Piotra. A my tą właśnie walką, tym zwycięstwem pana Piotra zakończyliśmy fazę grupową. Przygotowujemy się do ćwierćfinałów. Mamy teraz 15 minut przerwy. Ciecha z Kielc, herb Łodyniec. Jeszcze krótka informacja, dodam, że wszyscy heroldowie, którzy dziś zabierali głos w imieniu swoich rycerzy, zaproszę ich do siebie po zakończeniu turnieju. I mamy szlachetnego pana Wojtka z Kielc, herb Łodyniec. Jego przeciwnik już nadchodzi. Jego przeciwnikiem będzie czempion zeszłorocznej edycji walk na miecz długi. I jest już w szrankach pan Wiesław Zowy, herbu wilki. Obaj w ciszy przygotowują się do walki. Obaj bardzo dobrzy zawodnicy. Zresztą do ćwierćfinału doszli już tylko najlepsi. Jakiś drobny problem w uzbrojeniu ochronnym. Tak, mamy problem. Otóż panowie są gotowi, panowie sędziowie gotowi, czas gotów, uwaga, walka! I ruszyli, drodzy państwo. I drodzy państwo, potykają się Wiesław kontra Wojtek z Kielc. Nie, bo to się oni się nie potykają, oni pewnie stoją na nogach. To rzeczywiście, to rzeczywiście. Zbłądziłem, ale to już z trwogi, która zalewa moje serce, gdy patrzę na zmagania tak dzielnych rycerzy i kiedy wiem, że jeden z nich będzie musiał po tej walce ustąpić.
i odpaść. Wojtek ostro, ostro Wojtek! Poza tamtym balkiem. Gęsty piach. Najwięcej tam pisał. No i też nie. W środku. Jak możesz to uciekać w środku? Stop! Czas stop! Brawo drodzy Państwo! Pierwszy ćwierćfinał za nami. Pan Wojtek kontra pan Wiesław. I zaraz dowiemy się, kto z nich pójdzie dalej, a kto opuści nasz turniej. Siedem do czterech. Wygrywa pan Wiesław z Oławy Herbu Wilk. Brawo drodzy Państwo, a więc szczęście dalej przy naszym czempionie. Ale olbrzymie brawa dla pana Wojtka Herbu Odyniec.